Sprawę, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku zagrałem w League of Andzia. Otóż tym razem zagram sobie Dravenem, więc mam taką cichą nadzieję, że moje obrażenia będą ohydnie wysokie. Poza tym udało nam się też piknąć Jaxa, więc Jax. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o statystyki, to ogólnie teraz na Paragonu sobie szybko rozpisałem. Diana jest z Vayne w premade. I otóż tak, Leona jest na promocji z Platyny 1 i to jest jej pierwszy mecz w ramach promocji, więc 5 meczy może rozegrać, to jest jej pierwszy, zobaczymy co dalej będzie. Natomiast Malphite jest z diamentu 5, Vayne z diamentu 4, Vladimir z diamentu 5, natomiast Diana z Platyny 1. Natomiast ich MMR wynosi 2250, my mamy wyższy MMR, 2279. Natomiast i teraz wygląda to sytuacja tak, że Zed jest w diamencie 4, Thresh jest w Platynie 1 i też na promocji do diamentu. Z czego jednak w przeciwieństwie do Leony rozegrał już dwa mecze. Jeden wygrany, drugi przegrany, więc jeszcze całkiem spoko. Ja jestem w diamencie 4 oczywiście, Nunu diament 5, Jax jest w diamencie 4. Tak, diamencie 4. No to jazda. No właśnie, mnie zawsze coś interesowało. Draven Gaines on stack, bo to ja wiem, że on uzyskuje te staki, jeśli łapie topór. Chociaż to, czy to jest topór, to co on trzyma? Cholera wie. When Draven gets an enemy champion, he gains 550 bonus gold and consumes his adoration stack, gaining 2 additional gold plus stacks. Aha, on bazowo ma 5G plus 50 plus jeszcze 2 per stack. Czyli przy 100 stackach mam 200 plus jeszcze 50 bazowego? Wow. No to troszkę może być. No. No, what fuck? Dlaczego? 45 many to już jest bardzo niski koszt. Okej, jasa. No właśnie, dobrze, że też właśnie. No myślałem, że właśnie Nunu chciał do nas dołączyć. Taki szybki gank na level 2. No, troszkę błąd zrobiłem, nie miałem W, tylko E zeskillować, jako że to jest C. No i teraz można spokojnie. Gdybym miał tylko E, no właśnie, to bym mógł ubić ją już. Teraz to będzie troszkę... A ona się już wyleczyła za pomocą... Get better than this.
Mnie troszkę nieswojo jest walczyć bez wizji. Ja wiem, że Leona ma większą regenerację zdrowia niż Vayne, ale ona jest jedyna, która mi jest w zasięgu. A jeśli ona będzie nisko przy zdrowiu, to też nie mogę żadnego engage zrobić. Taka jest też prawda. Strzeliłem to, a wiem, że strzeliłem. Będzie taki uparczywy, będzie tutaj siedział? Zobaczymy. Może nie udało nam się nikogo ubić, ale i tak uzyskaliśmy. Relic Shield to jest niezłe cacko na linii. Już nie z powodu... Może... jest tyle samo idzie z Spellcheat Blade uzyskać, ale... to ten aspekt leczenia jest cholernie przydatny. Na tyle jeszcze. O, to był niezły rzut. Daleki rzut raczej. Z jednej strony ona sfejlowała, z drugiej strony ja też sfejlowałem, bo mogę wykorzystać jej odkrycie się po prostu. Muszę ją tylko złapać. To mogło być niezłe. Kuźwa, niech ona wreszcie mi wyląduje w zasięgu od E. Ile ich tu? Ale przynajmniej udało mi się wszystkie staki zużyć na killu, zanim mnie zabili, więc mi jak najbardziej było to dla mnie opłacalne. Tylko niestety nie sprawdziłem. Total gold and highest reward. Okej. Świetnie. Troszkę jednak forsy mi zabrakło do... To Vampire Acceptor, ale co? Jest ich tam trzech, ale Jax może... Z.
Uff. Dobrze jest. Bigger Water Cutlass miała gdzieś 1700, czyli plus 500 jest. Jak przemienianie to wygląda? Ona się teraz wyleczy, więc ja jestem troszkę w kijowej sytuacji. No właśnie, teraz Relic Shield, oni mają mocniejszą mocniejsze pozycjonowanie właśnie z powodu Relic Shield. Chyba, że uda mi się ścisnąć Vayne na niższą ilość HP. Co nie powinno być łatwe, trudne, w zależności czy mi wreszcie wpadnie pod kół. Bo jeżeli będzie mi nadal unikać, to znaczy... Ona utrzymuje dobry dystans, może ja robię to też, że zbyt... No właśnie, no ona też kombinuje, żeby wejść. Się prosto pod jej ulty od Leony trafię. Aj, szajse. I mają smoka właśnie. Nie jestem ciekaw, jak długo ten Malphite ty właśnie czekał w buszu. Tak. Miałem nie wziąć butów, tylko miałem wziąć... Mam to tutaj kompletnie inaczej. LOL, mógł się ratować jeszcze, chyba że Diana specjalnie czekała właśnie ze swoimi umiejętnościami. A się tam nie ruszy. Jeszcze Vayne z Red. Niezwy to dobrze, jeden kill też uzyskała. Jeszcze smoka uzyskali, no to teraz dla mnie to jest nieciekawe, teraz ja muszę... Przynajmniej moje leczenie teraz, tylko za pomocą Vampiric Scepter, jest na wysokim poziomie. Ach, teraz Leona jeszcze wróciła, no to... Kiła mogiła, błogo. Leona właśnie świetną inicjację ma. Dlatego też jest moim ulubionym supporterem, zaraz po Morganie. Ale Morgana to z innego powodu, ponieważ Morgana później buduje pod AP i to jest właściwie nie supporter, ale... to jest carry po prostu. Już wiele osób się zdziwiło, że ja ją tak mocno pod AP buduję, mimo że ja szedłem jako support. Ach, no cóż, co poradzić. Ja muszę ubić kogoś z nich, ale dopiero jak Vayne straci Red. Places to go, me to see. No, pod towerem troszkę niebezpiecznie.
Nunu. A. Ratowali się. Serio jeszcze się uratował? Aj, dajcie spokój. 6-8. A mnie tak fokusują. Ale Z akurat mnie już na nerwy działa, ponieważ ile razy już mid top lane przychodzi na naszą linię, a on jeszcze nadal na mid lane siedzi. Już Jax, który kurczę teleporta używa, kurczę bardziej pomaga nam niż nasz mid lane. Na opak powinno być. I no troszkę kijowe. To troszkę nawy się robi. Och, sfailowałem. Tak, jeszcze i więcej. To robi się nudne już, że... Ludzie złoci. A Z nadal siedzi na swojej linii i gówno robi. Ktoś mi napisze, że zepuszczał tower. No dajcie spokój, ten ostatni tower. Pierwszy tower na linii. Zginie. Nie, szkoda, że Vlad, no z jednej strony to dobrze, że Vlad akurat użył, ale szkoda, że nie uzyskałem przynajmniej asysty poprzez, tu, co tu się dzieje? 3. Troszkę niebezpiecznie tutaj jest. Cała piątka tutaj. Ludzie, to robi się już zmierzłe. Ech, co poradzić, jak tu żyć?
knows how to move. Places to go, me to see. Jak teraz Z to Shani, a na pewno Shani to. Bo co to? To on jest Pikuś. Nawet nie pan Pikuś. Dziękuję. Let's admire me for a bit. Problem z Ravenem jest odpowiednio też tajmować. Właściwie łapanie. Problem jest właśnie z tajmowaniem mojego Q, bo w tym fajcie problem głównie z Ravenem jest to tak, ponieważ jego Q naprawdę wzmacnia drastycznie jego obrażenia, tylko problem jest taki, że to Q odbija się i no niestety problem polega na tym, że nieraz trzeba decydować, czy goni się kogoś, czy po prostu próbuje się jeszcze złapać to Q. No. No dobrze, ja wrócę się po całkiem mocne obrażenie. Doesn't get better than this. Teraz pytanie jest tylko, co dalej zbudować? Botch Oblotfist. Where is my... Wybaczcie, wybaczcie, ale ja nie jestem w stanie dosięgnąć ich. Czy ktoś mi odpowiedział na pytanie? Idealnie mi pasowało na Phantom Dancer. Places to go, me to see. Ja też tak myślę, Bloodfister. Don't be jealous. No. I've got pain to serve. Shut down.
follow in these footsteps. An ally has been slain. Enemy double kill. Ktoś tu chyba z czymś przesadza. 3 versus 4? To troszkę jest niezdrowe. Wiecie, co niezdrowe, jak się nad tym zastanowić. Okej, jestem wyleczony. Ile razy ono może rzucać się? Ach, przynajmniej smoka nie zrobili. Tak. Mógłby się jeszcze więcej obrażeń uzyskać. Pytanie, czy tylko Bloodfester teraz, czy później, ponieważ ja tu widzę, że Diana, już Vladimir, Melfort, chyba lepiej będzie, jeśli Les Whisper najpierw zbuduje, dopiero później, ale najpierw idę teraz pomóc Nunu w jego robocie. Jest maksimum dla R mojego? No mogłem zostawić R dla wyczyszczenia linii, gdyby byłoby nieciekawie. Zeda. A, kiedyś na pewno mi podpadł. 13-23. My przegrywamy to tylko z tego powodu, że solo. Nie z powodu tego, że Zed w nas przez większość... Zostawił W swoje, czyli Nunu, swoje W, Movement Speed plus Attack Speed buff. Na moment. Okej, mam przynajmniej R z powrotem, więc ewentualnie nie będzie. No, dobrze, lecę. Leona tutaj jest.
Dół! Jax! Widzę. Puszczą się omyć. Jak oni wrócą i na niego pójdą. Sorry. My nie mamy teleportu. Jakiej starczy mi przynajmniej nadeblać wszystko. Jeden główny tor. Bierzemy to. I weźmiemy... Weźmiemy... Gdzie to jest to? Oczywiście jak mi będzie stać. Diana cholernie mnóstwo obrażeń zadaje. 16-2. Te dwa defy to tylko z mojej ręki. Więc... Diana i Melfa gdzieś tu powinni być w okolicy. No. Z nią lepiej się nie zaczynać. Przynajmniej nie w samodzielnie. W pojedynkę. Ja potrzebuję właśnie jakiegoś CC-ka, który mi znokautuje. Nie znokautuje, ale po prostu da mi okno. Po prostu da mi możliwość uwalenia jej. Tak, bez red buffa to nie ma slowa. Oni zakończą to, ja mówię. W trójkę. Okej, ja będę żyć. Oni nie... Zed jest za słaby. Nic nie jest w stanie zrobić. Tak, oczywiście, już tam lecę. Co? Lecę. Ko. Nic tam przeciwko nim nie zrobię. Sześćset jeszcze do...
things to do. Perfection. I oczywiście tchórz żyje. Ale no cóż. Oni mogą jeszcze to... Nie, nie uda im się. Jax już nie ruszył się. No cóż, kijowo. Zdarza się. Więc na razie.